Cześć, tutaj Karol, czyli Glossy Jam i dzisiaj pokażę Wam 17 scen ze zwiastuna, które mogliście pominąć. Sceny zawierają różne szczegóły, które opowiedzą nam więcej o The Sims 4 Strangerville. Pierwsze zdjęcie przedstawia mały dom na polu kempingowym. Na jednej ze ścian budynku widać ruszającą się antenę, która wysyła jakieś fale. W tle przyczepa kempingowa, ale jest to raczej jedynie ozdoba. Następna scena pokazuje nam Simkę ćwiczącą wykopy na nowym urządzeniu. Prawdopodobnie będzie mieć to jakiś związek z wojskową karierą. Jeśli dobrze pamiętam, to pierwszy taki sprzęt w The Sims 4. Trzecia scena zabiera nas do centrum Strangerville, gdzie będziemy mogli zobaczyć główny park oraz jakiś budynek. Co ważniejsze, w miasteczku jest sporo wojskowych furgonetek i innych pojazdów, które zaparkowały przy ulicy i mam nadzieję, że w przyszłości w końcu dostaniemy te samochody. Niestety wiemy już, że w tym pakiecie ich nie będzie. Czwarty kadr pokazuje nam parę wojskowych w mundurach, w tle jest furgonetka i z tyłu tam chodzą sobie różni simowie. Piąte ujęcie zabiera nas na ulicę tuż obok głównego parku. W scenie występuje sim, którego kamizelkę ozdabiają różne znaczki. Są to różne stwory, które już widzieliśmy w The Sims 4. Jest to potwór z Windenburga, UFO i Yeti. Więcej znaczków będziecie mogli zobaczyć na innym screenie. Sim ma na głowie metalowe sito z lampkami choinkowymi i jest to dość znany motyw ze Stranger Things. Szósta scena zdziwiła mnie najbardziej. Widzimy tam poruszającą się furgonetkę, która nie jest jedynie ozdobą w tle. Jedzie tuż przed naszymi simami. Zresztą sami zobaczcie. Numer 7 to tajemniczy pokój i urządzenie do podsłuchu. Prawdopodobnie jest to dom z pierwszego ujęcia i mieszka w nim ten fan teorii spiskowych. Sądząc po plakatach w tle z krowokwiatem i potworem ze Spotkajmy się, można właśnie twierdzić, że to jego dom. 8. Tutaj pojawiają się dziwne beczki oraz samolot, który najwyraźniej się rozbił. W głębi można zobaczyć wnętrze samolotu, co może oznaczać, że będziemy mogli go odwiedzić. Przypomina mi to czasy pustkowia z The Sims 3 Skok w przyszłość, gdzie również mogliśmy odwiedzać podobne miejsca. To ujęcie przedstawia coś w rodzaju skanera lub wykrywacza paranormalnych zjawisk. Zapewne za jego pomocą będziemy mogli rozwiązywać zagadki w Strangerville. 10. scena pochodzi z tajnego laboratorium, gdzie najwyraźniej bada się różne jakieś kosmiczne elementy, nie wiem jeszcze co to jest. Widać tam mgłę, dziwny puch i gościa w skafandrze. I to na pewno powinno Wam się kojarzyć z serialem Stranger Things. W tej scenie ponownie widzimy beczki z ujęcia z samolotem. Jest na nich jakiś dziwny znak, który wkrótce zobaczymy bliżej. W tyle jedna z simek przygląda się jakiemuś robalowi albo łodydze, która leży na ziemi, a druga simka robi zdjęcie kosmicznemu jaju. Tutaj ewidentnie jest to scena walki z jakimś potworem albo czymś, nie wiem jeszcze czym. Simka używa jakiejś substancji, która znajduje się właśnie w tych beczkach. Teraz właśnie wyraźnie widać, że jest to środek do zwalczania jakiegoś kosmicznego, nie wiem, czegoś, co jest związane z fioletowym jajem. No i ten stwór jest dość spory, bo Simka celuje mu prosto w głowę i podnosi to wszystko do góry. Teraz wyraźnie widzimy wszystkie znaczki z drugiej strony kamizelki. Tym razem jest to potwór, trójkąt Illuminati, krowokwiat i nietoperz. No i kto by pomyślał, że The Sims Mobile zdradza nam spiskowy temat pakietu do The Sims 4. Wcześniej jakoś na to nie wpadliśmy, więc uważnie trzeba patrzeć na zadania, które pojawiają się w The Sims Mobile. No i wszędzie widać jakąś tajemniczą mgłę i z tyłu jest fioletowe jajo. W końcu widzimy wejście do tajnego laboratorium. Skąd to wiem? Ponownie pojawia się mgła, którą widzieliśmy we wcześniejszej scenie, plus tak było w serialu, kochani, tak właśnie było w serialu. A jego tytuł powiedziałem już dwa razy wcześniej, więc przewincie sobie do przodu.
Nasi bohaterowie musieli też odkryć tego wielkiego potwora, ponieważ spoglądają w górę prosto na niego. Na slimach widać dziwny cień, który udało nam się obrysować. O, tak mniej więcej może wyglądać ten stwór. Przypomina jakąś roślinę, coś w rodzaju kosmity i na pewno pochodzi od fioletowego jaja. Jakby tego było mało, nad miasteczkiem lub gdzieś tam widać jakąś dziwną, tajemniczą, fioletową mgłę. No i tutaj już nie trzeba być super kumatym, żeby skojarzyć to z fioletowym jajem. Jak widać, to dziwne zjawisko jest już w całym miasteczku. Roślinnych jaj są dziesiątki, może nawet setki. I z tego co widać, coś z nich zaczyna wyrastać. Na koniec bonusowa scena pochodząca z oficjalnego zdjęcia. Mamy tutaj fotkę z laboratorium, gdzie na ścianie wisi jakiś ekran. W przybliżeniu możemy zobaczyć, że jest to skan jakiejś rośliny. Widać tam kosmiczne jajo i jakieś trzy jego formy. Więc najwyraźniej z tego jaja coś tam sobie wyrasta. No i zobaczymy, co to będzie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie zostawcie też komentarz, żebym wiedział, że ktoś to jednak ogląda. No i jeśli uważacie, że warto się z tym kimś podzielić, że są to jakieś trafne spostrzeżenia, zaproście tutaj znajomego, bo razem ogląda się raźniej. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. No i cześć!